Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika. I od razu łączymy się z naszym reporterem Januszem Życzkowskim, który jest przy hali targowej we Wrocławiu i sprawdza dla Państwa to, jak kształtują się ceny towarów tuż przed świętami. Witam Cię, Januszu, serdecznie. Dzień dobry, Piotrze. Witam Państwa serdecznie z hali targowej przy ulicy Piaskowej. To jest popularne miejsce we Wrocławiu. Tutaj mieszkańcy przychodzą, robią zakupy. Ja akurat jestem w tej chwili za swoimi plecami. Mam bardzo popularny bar mleczny, który no, taką stylistyką nawiązuje jeszcze do, powiedzmy sobie, lat i czasów słusznie minionych. Możecie Państwo zobaczyć piękną dekorację, kartki żywnościowe takie wydrukowane, prawda, są słynne talerze przykręcone do blatu z widelcami na łańcuchach. No to wszystko przypomina to, o czym chcielibyśmy zapomnieć. No i chyba już zapominamy, traktujemy to z przymrużeniem oka. No ale kwestia cen, o których powiedziałeś, Piotrze, przed chwilą, no to jest temat już bardzo realny, taki, który dotyka nas wszystkich, który jest związany na przykład ze świętami, które przed nami, no i tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Co chciałbyś wiedzieć i co miałbym sprawdzić w hali targowej tutaj we Wrocławiu? No przede wszystkim przed świętami każdy z nas robi zakupy te, które mają potem być fundamentem tego, co na naszych świątecznych stołach, no oczywiście jajka, oczywiście nabiał, oczywiście wszelkie inne towary, które będą w święta no, gościły na naszych stołach, więc Januszu, jak to wygląda? No, dzisiaj jeszcze oficjalnie VAT jest na żywność zamrożony, ale na pewno rozmawiałeś ze sprzedawcami, czy po 1 kwietnia, od 1 kwietnia, kiedy ta cena ma być wyższa, bo VAT będzie odmrożony, no, również zobaczymy wyższe ceny na sklepowych półkach. To zaraz ustalimy, natomiast pytałeś o jajka, akurat jesteśmy przy jajkach, proszę, jaja świeże, to chyba takie prosto od kury gdzieś z jakiegoś gospodarstwa, złoty 50 za sztukę, nie wiem, czy to jest, no to jest taka chyba górna półka, jeśli chodzi o ceny jajek, oczywiście na pewno w tam takim ryneczku te ceny są wyższe niż w marketach, no ale też możemy rozmawiać o jakości i tutaj o to jakość będę próbował zapytać zaraz sprzedającą panią, także o kwestię związaną z VAT-em, dlatego że rzeczywiście od 1 kwietnia wraca VAT na żywność i to jest no, taka informacja, której w tej chwili wszyscy się obawiają, co czeka nas, konsumentów, właśnie po świętach. Po świętach musimy się liczyć z tym, że w sklepach, w takich miejscach jak to, a więc na ryneczkach również będziemy wydawać więcej. No, na święta jeszcze nam się chyba upiecze, natomiast no, musimy sprawdzić i musimy popytać, no, panią zapytam może o kwestię VAT-u na żywność. Czy Dziękuję obawia się bardzo. Pani wzrostu cen żywności? Przepraszam, nie rozumiem. Rozumiem, dobrze. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. To jest też takie miejsce, szanowni państwo, że tutaj bardzo dużo też i obcokrajowców przychodzi, którzy robią zakupy. Często przychodzą również wycieczki. Chodźmy może, podejdźmy w takie miejsce bardziej ludne, bo w stronę tego głównego miejsca. Możemy od razu zobaczyć te ceny faktycznie, bo to zobaczmy, jak to wygląda. Malinówki polskie 29 zł, no te jakieś lepsze za 39, dalej ogórki gruntowe 25, ogórki polskie po 15. Dzień dobry, Telewizja Republika. Obawia się pan wzrostu cen po 1 kwietnia, kiedy wróci VAT na żywność? Na pewno podrożeje, przecież to nie ma co się oszukiwać. 5% to jest sporo. To jest, to robi różnicę. A jak z tym koszykiem zakupowym na święta? Dużo wydaje pan na święta teraz na Wielkanoc? Ja nie wydaję. Pan nie żona wydaje. Żona wydaje. A ile to ja nie rozliczam. Ale pan musi przynieść do domu, żeby żona wydała. Żona ma trochę więcej jak ja, także ona ma z czego. Dobrze. No i teraz wracamy do tego 1 kwietnia, wraca VAT na żywność. Czy to była ulga, że ta tarcza się pojawiła, że odczuliście to państwo? Ja, tak jak pan mówi, ja finansów domu nie prowadzę, także... Ale ten wzrost, obawia się pan tego? No myślę, że tak, no jednak to jest 5%. Pan jak się wydaje 2000 powiedzmy na życie, no to 5% to jest jakaś kwota od tego, nie?
za wszystko zapłacimy my, konsumenci. Na pewno. Przecież nie rząd. No nie, no tutaj nie spodziewamy się, że, no, że ktoś nam dopłaci. Tak. Jak nam zabrali, to nam nie dołożą przecież, nie? Te 5%. Dobrze. To jeszcze zapytam pana, bo to jest taki temat, który też przy okazji sprawdzamy. Kwota wolna od podatku, 60 tysięcy złotych. No, taka była obietnica, na razie niespełniona. No. Ma pan nadzieję, że tutaj podatki pójdą w dół? Bardzo w to wątpię, powiem szczerze. Tylko takie obietnice, jak zawsze przed wyborami. Kampania wyborcza kieruje się swoimi zasadami. Naobiecywać, a później się wykręcić i mieć spokój. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Sprawdzamy w dalszym ciągu ceny tutaj w hali targowej w Wrocławskiej przy ulicy Piaskowej. To popularne miejsce, tak jak powiedziałem. No, tutaj akurat sprawdzamy owoce, borówki amerykańskie. No, to jest 10-18 zł. Truskawka już się pojawia, proszę, no, ale to z eksportu. Oczywiście z Grecji ceny 15 zł, a te lepsze, bardziej dojrzałe to po 22. To myślę, że może gdzieś na jakimś stole jako rarytas się pojawi. Natomiast my próbujemy dzisiaj dowiedzieć się o to, jaka jest reakcja mieszkańców Wrocławia na ten zapowiadany wzrost cen od 1 kwietnia. To co, szukamy kogoś. Tutaj widzę, pani jest, spróbujemy panią zapytać. Dzień dobry. Od 1 kwietnia wzrasta VAT na... Aha, pani nie rozmawia po polsku. Dobrze, no to też jest właśnie to ryzyko, o którym mówiłem. Mamy tutaj wielu turystów. To o, pan tutaj tak stoi. Muszę pana zapytać. Nie po tym. Co tu się stało? No nic się nie stało. Dobrze. My dzisiaj pytamy o... Ta telewizja? Tak jest. To pan nie chce z nami rozmawiać. Dobrze. No to przynajmniej uczciwie. To się, szanowni państwo, też i zdarza. Ale mamy też wiele oznak sympatii tutaj ze strony kupujących, którzy... No, też kiedy nas widzą, to mówią, że trzymają za nas kciuki. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Pana zapytam, jak to jest z tymi cenami? One nie u pana? Bo ja tutaj kupuję. Ale, bo 5% na żywność wzrośnie. Dobrze, to pan nie udziela odpowiedzi, ale może podejdziemy jeszcze tutaj do pana. Zapytam, pan zapłacił akurat właśnie. Dobrze, nie będziemy państwa pytać, ale spróbujemy pana zapytać o wzrost cen żywności od 1 kwietnia. No, obawia się pan tego, bo tam o 5% VAT. Tak, obawiam się, że wzrost cen od 1 kwietnia zwiększy ceny ogólnie w budżecie miesięcznym, nie tylko od zwykłych mieszkańców, ale nas, emerytów, ale są już takie firmy, na przykład niektóre firmy miodzieże, obniżyły o 10% miód, robią promocję, żeby w tych cenie 5% wyrównać i żeby nawet miód był o te 4-5% tańszy. Czy możemy powiedzieć, że są takie przedsiębiorstwa, które tak... Idą na przekór. Czy to jest taka podwyżką. Społeczna odpowiedzialność tych firm? Tak, ale to są tylko nieliczne firmy. Mhm. Nie mamy dużych sygnałów i muszę, szanownym państwu i panie redaktorze, powiedzieć, że będzie to problem. Na jak długo, nie wiem. Ja zauważyłem jedną rzecz. Jakoś ludzie nie ulegli panice i nie wykupują więcej żywności. Bo przed świętami wiadomo, teraz, tak. Bo przecież po 1 kwietnia ona optymalnie będzie o 5% wyższa. Przeszkadzamy, dobrze. Nie przeszkadzamy państwu oczywiście. Bardzo proszę. Ale takiego wykupywania tutaj towaru pan nie zaobserwował? Nie zaobserwowałem i nawet zajmuję się też troszeczkę dystrybucją zdrowej żywności. Wszystko się normalnie odbywa. Nie ma żadnej paniki. Nie ma tak jak przed innymi świętami dużych zakupów. Te święta wielkanocne bardzo spokojnie przebiegają. Nawet Boże Narodzenie, święta miały zwiększony zakup, większy popyt na nasze produkty, które rozprowadza miody, herbaty. Dobrze, a kwestia właśnie tej sytuacji po 1 kwietnia, czyli właśnie wzrost o 5%. Co tu się wydarzy? Czy w pana odczuciu w kontekście, no nie wiem, budżetu domowego przeciętnego Kowalskiego, czy emerytów polskich, czy tutaj odczują tą sytuację? Część produktów miała cały czas VAT 23% spożywczych, ale tego typu spożywcze produkty jak mleko, ziołowe herbaty i takie produkty pierwszej potrzeby nie miały tego VAT-u. A to jest produkt podstawowy, także to na pewno wpłynie i myślę, że przez 2-3 tygodnie będzie czyszczenie zapasów w domu.
Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego, radosnych świąt. Podejdźmy w takim razie w drugą stronę, poszukamy jeszcze kogoś chętnego do rozmowy. Jesteśmy, przypomnę, to jest hala targowa we Wrocławiu przy ulicy Piaskowej, no niedaleko Ostrów Tumski, tak jest ścisłe, zabytkowe centrum Wrocławia. No takie miejsce, w którym tu już się kwiaty zaczynają, to chyba będziemy wracać z powrotem na tą przestrzeń spożywczą. Pani już nie pytamy. Młodych trochę popytajcie, o, nie starszych. A pana zapytam. Jestem za stary. Ale boi się pan o te 5% wzrostu żywności, czy nie? Dobrze, młody. Dobrze, no ale to teraz właśnie pytanie, czy tutaj znajdziemy kogoś, kto się obawia wzrostu cen. O, to pani zapytam, czy obawia się pani wzrostu cen żywności od 1 kwietnia? 5% w górę, VAT wraca. Oczywiście, tak zawsze. Ale to odczuje pani w budżecie? Oczywiście, że tak. Każdą podwyżkę odczuję. A może rząd powinien utrzymać tą tarczę, która była wcześniej? Tarczę no, związaną dla rządu ochronną, nie dla... Nie dla rządu, tylko dla konsumentów. Chodzi o to, że był zniesiony VAT na żywność, a teraz 1 kwietnia wraca. No to powinien utrzymać, jasne. Powinien utrzymać, dobrze. A co pani na święta kupuje? Przepraszam, tak? To jest ser chyba żółty, tak. Dobrze. To tak, stoisko z wędlinami, z żółtym serem. No, to są akurat towary eksportowe, czyli... Ich cena będzie jeszcze wyższa. Widzę, że tutaj są zainteresowani państwo. Tutaj akurat coś słodkiego. No zobaczmy, jak te słodkości się prezentują. Chyba z tym słodkim widokiem zostawimy państwa w tym momencie i spróbujemy jeszcze pokręcić się tutaj właśnie w tej hali targowej i sprawdzić, co jeszcze na temat podwyżki cen żywności od 1 kwietnia sądzą mieszkańcy Wrocławia. Bardzo dziękuję ci, Januszu, za tą relację, za tę rozmowę i będziemy na pewno do ciebie wracać, bo kwestia podwyżek cen żywności, która nas czeka od 1 kwietnia, to nie jedyne podwyżki. W najbliższych miesiącach również czekają nas podwyżki cen prądu, bo od połowy roku ta tarcza, która mroziła cenę energii, zostanie zniesiona, a co za tym idzie, ceny energii pójdą w górę. I właśnie między innymi na ten temat będę rozmawiał z moim i państwa kolejnym gościem, dr Michał Kuś, publicysta. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. No właśnie, panie doktorze, kwestia tych podwyżek cen. Jak one faktycznie odbiją się na naszych kieszeniach po 1 kwietnia? Wie pan, no trudno powiedzieć, na pewno podwyżki cen żywności najbardziej uderzają w ludzi gorzej sytuowanych, dlatego że w ich przypadku budżet, ta część budżetu domowego, która jest przeznaczana na produkty spożywcze, to jest większa część budżetu niż w przypadku ludzi lepiej sytuowanych, więc no jakby tak, kiedy patrzy się na politykę tego rządu, to widać na przykład, że składka zdrowotna dla bardzo dobrze zarabiających menadżerów spada i to spada drastycznie. Natomiast no, ceny żywności, które szczególnie uderzą w ludzi gorzej zarabiających, w emerytów, wzrosną. Więc jakby z punkt widzenia zależy w dużym stopniu od punktu siedzenia w tej sprawie. No właśnie, ale kwestia cen żywności, podwyżek to jest jedna rzecz. Rząd Donalda Tuska ostatnio bardzo mocno uderzył w opozycję, w polityków opozycji, posłów PiS-u, Suwerennej Polski. Operacja wejścia do ich domów, mieszkań, przeszukania, wszystko w związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę krajową i bardzo wielki znak zapytania, jeśli chodzi o to, czy było to wszystko zgodne z prawem. I pytanie do pana, panie doktorze, czy faktycznie to jest tak, jak niektórzy wskazują, te igrzyska? Igrzyska, które mają właśnie zastąpić medialnie, wizerunkowo to, co faktycznie każdy z nas odczuje w najbliższych miesiącach, czyli właśnie te podwyżki, o których pytałem. Bardzo wiele na to wskazuje i to jest niezwykle dla mnie niepokojące jako dla politologa, bo ten sposób uprawiania polityki po pierwsze uzależnia władzę od stosowania przemocy jako
takiego wytrychu, najpierw tej małej, a potem coraz większej. Po drugie, no, nie jest typowym sposobem sprawowania władzy w państwach demokratycznych. I faktycznie mi jest trudno się wypowiadać na temat zasadności zarzutów, które politykom opozycji stawia prokuratura, bo nie ma. No jeszcze na razie żadnych zarzutów oficjalnie nie stawia. Ci, do których funkcjonariusze ABW weszli, wtargnęli, włamali się, mają immunitety poselskie. Tak. Jak na razie nie ma wniosków o to, aby te immunitety uchylić, więc na razie są to osoby, które, no właśnie, mają status jeszcze, no, teoretycznie żaden, no bo tak jak chociażby Dariusz Matecki twierdzi, że on nawet nie był świadkiem w tej sprawie. Tak, no ja sobie zdaję sprawę i tutaj no, trudno jest mi się wypowiadać o tym, jakimi dowodami dysponuje ABW, czy dysponuje prokuratora. Natomiast mnie jako politologa bardzo zastanawia tutaj tak zwany timing, czyli to kiedy to się dzieje, że mamy moment, w którym nawet media przychylne rządowi zaczynają mówić o tym, że te 100 konkretów na 100 dni wypadły średnio. I dokładnie w tym momencie nagle okazuje się, że jest kolejna wielka akcja, wielka obława, niegospodarność, pojawiają się zarzuty, więc to jest bardzo niepokojące, dlatego że to znaczy, można by powiedzieć, że to w jakimś sensie zapowiada rządy terroru. Być może nie terroru krwawego, być może nie terroru masowego, ale terroru, który staje się zasadą władzy. Na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy władzy coś nie idzie, to... I taka była wypowiedź premiera Tuska. No to stwierdza się po pierwsze, że tutaj nam bróżdżą wichrzyciele, że chciałem, ale PiS nie dał. I natychmiast potem pojawiają się spektakularne akcje wymierzone w polityków opozycji. To bardzo źle wróży. To nie wiadomo, do czego to prowadzi w dalszej perspektywie. Czy będzie tak, że kiedy ceny wzrosną, albo kiedy wzrośnie inflacja, albo kiedy faktycznie pojawi się większe niezadowolenie społeczne niż dotychczas związane z prowadzeniem tak zwanego Zielonego Ładu, to będziemy znowu wynajdywać osoby, które będą służyły za kozły ofiarne. Ale tu, panie doktorze, wejdę w słowo, bo dzisiaj rząd Donalda Tuska ma coraz więcej problemów. To nie jest tylko kwestia podwyżek, ale również trzy miesiące. Po objęciu władzy wychodzą na światło dzienne nowe fakty, szokujące fakty w sprawie wejścia do mediów publicznych. Okazuje się, że adwokat, która była członkiem tej grupy Wejście, która odpowiadała za przejęcie mediów publicznych, to prawnik z kancelarii Clifford Chance, z tej samej kancelarii, która była bardzo istotnym elementem w związku z powstaniem Nord Stream 2. Otóż ta kancelaria odpowiadała między innymi za doradztwo podmiotom, które finansowały tą inwestycję będącą strategiczną dla Władimira Putina, bo przecież Nord Stream 2 to jest dokładnie ten element, który miał w kleszcze złapać Europę, aby Władimir Putin kontrolował to, co w Europie się dzieje dzięki właśnie dostawom gazu. To powiązanie jest niewątpliwie interesujące, ale tutaj oczekiwałbym od dziennikarzy śledczych jakby więcej dowodów niż samo powiązanie instytucji mówiących o tym, że tutaj można mówić o jakichś działaniach rosyjskich. Ale to nawet nie jest kwestia działań rosyjskich, tylko kwestia tego, jak przebiegało w ogóle to, w jaki sposób ludzie podpułkownika Sienkiewicza, ministra kultury, wchodzili do mediów publicznych. Prokurator Ewa Wrzosek, kluczowa postać, która okazuje się była tą osobą, która dysponowała i uruchamiała działania będące przygotowane przez właśnie tą kancelarię prawną, tą międzynarodową kancelarię prawną. No i tu pojawia się pytanie, czy dzisiaj, w momencie, w którym Adam Bodnar jest prokuratorem generalnym, taka prokuratura gwarantuje to, że będzie to rzetelnie wyjaśnione w ogóle?
Ja nie sądzę, żeby ta prokuratura i ten minister sprawiedliwości mógł gwarantować rzetelne wyjaśnienie takich spraw, bo minister sprawiedliwości, no, zgodnie z jego własnymi wypowiedziami, jest tutaj wojownikiem, który chce raczej walczyć z opozycją niż patrzeć na ręce ludziom zbliżonym do rządu, czy też współpracującym z rządem. Więc to jest rzecz oczywista. Natomiast tak jak mówię, no, uderza mnie ta sama filozofia, sama logika przykrywania pewnych niepowodzeń czy też zarzutów wobec rządu tak naprawdę, no, działaniami wymierzonymi w opozycję, które opozycja interpretuje jako i tu represję. Musimy, panie doktorze, postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był dr Michał Kuś, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A ja zachęcam państwa do pozostania z Telewizją Republika. Najpierw flash informacyjny Telewizji Republika Teraz, a potem serwis informacyjny, który poprowadzi Magdalena Bałkowiec.